Witam serdecznie na moim kanale. Mam na imię Alicja, jestem korepetytorem online z przedmiotów ekonomicznych, ale tylko takich ilościowych jak ekonomia matematyczna, badania operacyjne, matematyka, statystyka opisowa, matematyczna, ekonometria, matematyka finansowa, finanse przedsiębiorstw, ekonometria, prognozy i symulacje, mikro, makroekonomia, ekonomia menedżerska czy ocena projektów inwestycyjnych. Całość mojej oferty możecie znaleźć na stronie internetowej zadaniaprojekty.pl. Swojej pomocy udzielam studentom różnych polskich uczelni w zakresie rozwiązywania zadań na termin. Jeśli macie problem ze swoimi zadaniami, piszcie od razu na adres mailowy zadania@projekty.pl wraz z załącznikami. Gdy będę tylko taką miała możliwość, to na pewno do Was odpiszę jak najszybciej się da. Kwestia cierpliwie poczekać na moją odpowiedź. Ja staram się mailować na bieżąco w miarę możliwości. A dzisiaj Wam chciałam pokazać, jak uzyskać rozwiązanie zadania dość podstawowego z ekonomii matematycznej, z zakresu, powiedzmy, działu konsument, funkcja użyteczności i w ogóle jakiekolwiek podstawy w tym naszym przedmiocie. Chodzi o to, że mamy zadanie typu, że na rynku mamy jakiegoś handlowca z koszykiem towarów Y równa się 4,8, których ceny wynoszą 2,4. Pytanie brzmi, jakim budżetem dysponuje handlowiec po sprzedaniu swoich towarów, jeśli przed dokonaniem transakcji nie miał pieniędzy? Czy może w podpunkcie B on za pieniądze uzyskane ze sprzedaży swoich zasobów nabyć koszyki 4,5 albo 7,9 i podpunkt C przedstawić na wykresie, na rysunku zbiór budżetowy tego handlowca i występujące w zadaniu koszyki. O co to w takim razie tu chodzi? Po pierwsze musimy rozumieć, że w tym dziale mamy do czynienia z jakimś handlowcem, czyli stroną podażową tych, którzy przychodzą na rynek ze swoimi towarami i mają towary 4 i 8. To oznacza, że to jest zapis wektorowy. Pierwszy element to jest wartość XA1, a drugi element to ile wynosi wartość XA2. Tak samo wiemy, że ceny tych towarów jest zapisane jako 2,4, to nie jest 2,4, oznacza to tyle, że cena pierwszego dobra, czyli P1, wynosi 2, a do cena drugiego dobra wynosi 4. I jeżeli pytanie brzmi, jakim budżetem będzie dysponować, to jeżeli on sprzeda te towary, no to oznacza to tyle, że towary ma 4 sztuki i 8 sztuk, każda sztuka odpowiednio kosztuje, ją chce sprzedać za 2, a i za 4, to oznacza tyle, że dochód, jaki on posiada, to jest dosłownie przemnożenie ilość razy cena jednego dobra plus ilość razy cena drugiego dobra. Czyli i, z języka angielskiego wy możecie mieć oznaczenie m, jak mama, macie oznaczenie, że to jest generalnie zawsze suma przemnożeń cena razy ilość i dodajemy ze sobą wartości, to faktycznie jest wartość tych dóbr, czyli cena razy ilość, czyli jeżeli miał po 2 złote 4 sztuki, tak jak tu widać, po 2 złote na przykład 4 sztuki tego dobra i miał 8 sztuk, które sprzedawał po 4, to ostatecznie, zobaczcie, ma 40 jednostek pieniężnych. Ja zakładam przykładowo złotówek, ale niekoniecznie musimy operować na złotówkach. Jeżeli w podpunkcie B macie pytanie, czy może on zapłacić za pieniądze uzyskane ze sprzedaży swoich zasobów nabyć koszyki? Czy on może za te pieniądze nabyć koszyki, czyli nie dosłownie wiklinowe koszyki, tylko jakieś określone ilości. Pierwszy koszyk oznaczony jako X1, trochę myląco, jest zapisany 4,5, a drugi koszyk, czyli druga jakaś kombinacja 7,9. Oznacza to tyle, że tutaj XA1 jest 4, XA2 jest 5, a w drugim koszyku, drugiej jakiejś kombinacji konsumpcji, XA1 jest 7, a XA2 jest 9. Więc na pytanie, czy może nabyć, chodzi o to, że sprzedał swój towar, dostał 40 jednostek pieniężnych. I teraz pytanie, czy on i sprzedawca, handlowiec, teraz będąc konsumentem, może sobie pozwolić na konsumpcję pierwszego koszyka albo na konsumpcję drugiego koszyka. Może na nie sobie pozwolić, jeżeli przy cenach, które były podane, zmieści się w budżecie, czyli nie wyda więcej niż 40 zł. A więc sprawdźmy koszyk pierwszy. To nie jest może formalnie wszystko zapisane, ale sens jest taki, że ilość 4 i 5 mnożymy razy ceny, jakie były tutaj
nam podane, czyli 2,4. Czyli po 2 zł 4 sztuki chcę kupić i po 4 zł, jakie były cena dobra XA2, chcę kupić 5 sztuk XA2, czyli wyda 28 zł. A więc na pytanie, czy może sobie pozwolić na nabycie koszyka XA1, ja bym powiedziała tak, bo wyda 28 zł, ma 40 w kieszeni, czyli na pewno mu starczy. W przypadku koszyka drugiego, gdzie chcę nabyć 7 jednostek XA2, a XA1, a XA2 9 jednostek, to po przemnożeniu razy odpowiedni wektor cen, czyli ten układ cen 2 i 4, to po 2 zł chcę kupić 7 sztuk i po 4 zł chcę kupić 9 sztuk, a więc w tym momencie musiałbym w portfelu mieć 50 jednostek pieniężnych, żeby nabyć taką konsumpcję dóbr. My takich pieniędzy nie posiadamy, więc jest problem, bo posiada tylko 40, a nie 50, czyli nie może sobie pozwolić na zakup tych... Witam serdecznie. Więc nie może sobie pozwolić w tym momencie na zakup tych dwóch ilości XA1 i XA2, czyli koszyk X2 jest tak zwanym koszykiem niemożliwym. Nie może go nabyć. Więc tak jak tu jest ładnie odpowiedź podana, handlowiec tylko za te pieniądze 40 zł, jednostek pieniężnych, może nabyć tylko koszyk X1. Jeżeli polecenie trzecie brzmi, przedstaw na rysunku zbiór budżetowy handlowca i występujące w zadaniu koszyki, no to oznacza tyle, że zobaczcie, mamy tak zwany zbiór budżetowy. Zbiór budżetowy to jest takie nasze ograniczenie, że musimy nasze wydatki, czyli lewą stronę ograniczenia, zmieścić w 40 zł. Czyli P1 razy X1, wartość koszyka, wartość konsumpcji dobra pierwszego plus wartość konsumpcji dobra drugiego, czyli P2 razy X2, musi być mniejsze bądź równe 40, bo wtedy to jest nasz zbiór budżetowy, taki układ wszystkich możliwych, powiedzmy, wartości, które... I po podstawieniu do takiego zapisu możemy zapisać to w pierwszym momencie w formie takiej standardowej, czyli ze znakiem mniejszości bądź równości, ale żeby wyznaczyć w ogóle jakikolwiek na rysunku układ XA1, XA2, który nam daje zbiór budżetowy, najlepiej to zapisać w postaci równości. I potem, żeby to narysować na układzie współrzędnych, to xa na przykład za xa2, inaczej, z tego układu, z tego wygląda to jak ograniczenie, wyciągamy xa2 i wychodzi, zobaczcie tak, 2x1 przerzucam na drugą stronę i potem dzielę przez 4, czyli mam x2 równa się 10 minus 1 druga x1. I chodzi o to, że raz za xa1 podstawiam 0, bo tak najlepiej wziąć jakieś punkty skrajne i wtedy dowiemy się, że po podstawieniu za xa1 0, x2 równa się 10. Gdybyśmy, no i można też w drugą stronę, wyciągnięcie xa1 z tego naszego układu ograniczenia zbioru budżetowego, x2 wyciągam na prawą stronę, zostaje mi 2x1 równe i po podzieleniu przez 2 mam wzór na x1. Jeżeli za xa2 podstawię 0, wychodzi mi, że x1 równa się 20. Czyli mamy dwa punkty do przedstawienia zbioru budżetowego takiego handlowca. x1 równa się 0, wtedy x2 równa się 10, a drugi punkt będzie to punkt xa1 jest 20, xa2 jest 0. Czyli to jest ten punkt skrajny, dlatego warto wyznaczać wartości z tego ograniczenia, jak jedno jest zerem albo drugie jest zerem, wtedy otrzymamy te dwa punkty skrajne. I w tym punkcie, zobaczcie tutaj, xa1 mamy 0, xa2 mamy 10, a w tym punkcie skrajnym xa1 mamy 20, a xa2 mamy 0. I teraz tak, ograniczenie budżetowe jest w formie, tak jak zobaczycie tutaj, w formie liniowej, takiego zwykłej funkcji liniowej. Te dwa punkty skrajne ze sobą łączymy i po zakreśleniu widać, że każda konsumpcja, która się mieści w tym polu tego trójkąta, jest konsumpcją możliwą. I teraz widzę, tu nie jest zrobione, że mieliśmy zaznaczyć występujące w nim koszyki.
Ten koszyk, no faktycznie, no dobra, są zaznaczone, ale patrząc na koszyk, na przykład, który braliśmy pod uwagę, 2, 4, 5, to koszyk, gdzie x1 jest 4, a x2 jest 5, to jest gdzieś tutaj w środku. Na pewno taki koszyk jest możliwy, jest wykonalny. Ale jeżeli mamy koszyk 7, 9, to znaczy, że x1 jest 7, x2 jest 9, to ten koszyk gdzieś wypadający w połowie i lecący do góry, gdzieś w tym punkcie, byście musieli sobie na układzie współrzędnych, najlepiej na kartce papieru zaznaczyć, ten punkt wypada trochę powyżej naszego zbioru budżetowego, a więc oznacza, że jest to zbiór, koszyk niemożliwy, bo wypada powyżej zbioru budżetowego. Jest nie, jakby koszt jego wykonania jest wyższy niż byśmy to chcieli. Także ja na tym kończę za omawianie tego zadania. Gdybyście potrzebowali się ze mną skontaktować, to mailujcie od razu na zadania@projekty.wp.pl. Załączajcie od razu pliki ze swoimi zadaniami. Odpiszę, gdy tylko będę miała taką możliwość. Rozwiązujcie jak najwięcej zadań. Komentujcie moje filmy, subskrybujcie kanał, udostępniajcie je znajomym, te filmy i korzystajcie z całej tej udostępnionej przeze mnie wiedzy. Pozdrawiam Was serdecznie i życzę powodzenia w nauce. Rozwiązujcie jak najwięcej zadań, bo tylko to Wam będzie mogło zagwarantować zaliczenie przedmiotu.